Tylko raz w historii Kościoła zdarzyło się, że Matka Boża objawiła się dwukrotnie, a pan Wincenty Łaszewski w swojej książce Świat Maryjnych Objawień, wydanej przez Frontę, mówi nawet, że trzykrotnie objawiła się w tym samym miejscu różnym osobom w związku różny, z różnymi przesłaniami. Dziś Państwu chciałbym opowiedzieć o zielonym szkapleżu niepokalanego serca Maryi. Mamy sobie często lęk przed zaufaniem Panu Bogu. Gdy mówimy: Chciałbym być blisko Ciebie, przytul mnie do swojego serca, prowadź mnie, daj mi zdać się na Ciebie, bądź wola Twoja, to często pojawia się taki niepokój, że teraz to On mnie załatwi. Złamie mi kręgosłup, posadzi na wózku inwalidzkim, położy sparaliżowanego. Do łóżka, i często nam się to kojarzy z różnego rodzaju mistyczkami, stygmatyczkami, które właśnie sparaliżowane miały objawienia Pana Jezusa. Zapominamy o tym, że te wszystkie sytuacje to były sytuacje szczególne, w których Pan Bóg wybrał konkretne osoby. I że nie jest to jego naturalna, zwykła metoda działania. Bóg jest kochającym ojcem. Natomiast jest to jeden z elementów walki duchowej, który sprawia, że no, pojawia się nam taki niepokój, pewnie jest to też podsuwane przez demona: nie ufaj mu. Nie prośby być blisko niego, bo on cię skrzywdzi. A przecież wcale tak nie jest. Jakiś czas temu opowiadałem Państwu o szkaplerzu. Historii szkapleża, przy okazji też mówienia o szkapleżu świętego Michała Archanioła. Dziś posłuchajcie Państwo zupełnie innym, bardzo niezwykłym, nietypowym szkapleżu, który został objawiony w Paryżu przy ulicy Rue de Bac, tam gdzie Matka Boża objawiła cudowny medalik świętej Katarzynie Laboure. Dokonałem pewnej synchronizacji chronologicznej, bo często jest tak, że różne objawienia opisywane są równolegle. Cudowny medalik, zielony szkapleż, czerwony szkapleż, objawienia Matki Bożej amsterdamskiej itd., itd. Natomiast spróbujmy popatrzeć na to w sposób taki zsynchronizowany, jak, jak te objawienia przebiegały. Nie będę ponownie opowiadał o historii szkaplerza, bo możecie tego Państwo wysłuchać w tym programie o szkaplerzu św. Michała Archanioła. Gdyby ktoś chciał sięgnąć, to polecam Sakramentalia księdza Andrzeja Zwolińskiego, wydane przez Paulinianum w 2023 roku. No i niezawodny świat objawień maryjnych pana Wincentego Łaszewskiego. W 1806 roku urodziła się Katarzyna Labouret. 9 lat później na świat przychodzi Justyna Bisquebury w pewnej wiosce u podnóża Pirenejów. W 1830 roku na ulicy Rue de Bac w klasztorze Matka Boża objawia cudowny medalik. Ten cudowny medalik został pierwszy raz wybity w 1932 roku. 6 lat później, w 1938 roku, został wstępnie zatwierdzony przez stolicę apostolską, ale pamiętajmy, że ostatecznie został zatwierdzony 64 lata później, w 1894 roku, przez papieża Leona XIII. Czyli ta rozpiętość czasowa jest dosyć znaczna, ale jak wielu mądrych ludzi mówi, młyny Boże mielą powoli. I co się dzieje? Tu się będę odwoływał do e, takiej książki e, księdza Władysława Bomby, w takiej broszury pod tytułem Dary Nieba, szkaplerz niepokalanego serca Maryi, szkaplerz męki pańskiej i najświętszych serc Jezusa i Maryi. Upraszczając, yy, mówiąc o szkaplerzu niepokalanego serca Maryi, będę mówił zielony szkaplerz, natomiast yy, mówiąc o szkaplerzu męki pańskiej i najświętszych serc Jezusa i Maryi, będę mówił czerwony szkaplerz albo szkaplerz męki pańskiej. Ukazała się też taka książeczka wydana przez wydawnictwo M, szkaplerz, który uzdrawia zielony szkaplerz Maryi, brak autora, ale ten, ta książeczka w znacznym stopniu jest powieleniem tych informacji, które są w publikacji księdza Władysława Bomby z 2006 roku. No więc tak, medalik objawiony w 1930 roku, zatwierdzony wstępnie w 1938, a w 1939 roku do zgromadzenia, czyli rok później, Wstępuje siostra Justyna Biskabiri. Jak mówiłem, urodziła się u stóp u podnóży Pirenejów, Pochodziła z takiej rodziny kupieckiej. Nie wiemy prawie nic na temat jej dzieciństwa i młodości. Natomiast wiemy, że w zasadzie całe swoje, całe swoje dzieciństwo i młodość spędziła u siostry mamy. Co, czym to było spowodowane, nie mamy pojęcia. Natomiast była to w tym jakaś bardzo głęboka też więź duchowa i emocjonalna, ponieważ ciocia i wujek później przepisali na nią swój spadek spadek po sobie, który ona przeznaczyła na różne cele charytatywne. Więc w 1939 roku wstępuje do zgromadzenia najpierw odprawia postulat i w 1939 roku, w listopadzie, zostaje wysłana do klasztoru, głównego klasztoru zgromadzenia przy ulicy Rue de Bac. Traf chciał, że w tej samej podróży towarzyszy jej ksiądz Jan Maria Aladel, który wcześniej był spowiednikiem i kierownikiem duchowym Katarzyny Laboure, a z czasem stał się również jej Przewodnikiem duchowym i jej spowiednikiem. Więc, tak, Justyna przybywa w listopadzie 39 roku i w grudniu zaczyna odprawiać takie rekolekcje poprzedzające obuczyny. Natomiast miesiąc później, w styczniu 40 roku, siostra Justyna ma pierwsze objawienie Matki Bożej związane. Z, z zielonym szkaplerzem. Jak wygląda szkaplerz niepo, niepokalanego serca Maryi? Zawiera dwa obrazki. Z jednej strony postać Niepokalanej wskazującej na swoje serce, a z drugiej serce przebite mieczem, otoczone napisem Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami teraz. I w godzinę śmierci naszej. Z tym szkaplerzem związane są bardzo liczne nawrócenia i uzdrowienia. Natomiast jeszcze raz podkreślam, jak w poprzednim programie, że absolutnie nie należy szkapleża traktować jak talizman czy amulet w sposób magiczny. Zawsze jest to związane. Z naszą głęboką wiarą, i sakramentalium, takie jak szkaplerz, ono działa wtedy, gdy traktujemy to jako wyraz naszej ufności względem Pana Boga, Matki Bożej. Natomiast nie jest to działanie niezależne od naszej pobożności czy wiary. I tu się pojawia pewna ciekawa rzecz. Otóż y, pewne szkapleże y, związane były zawsze z zakonami, z zgromadzeniami zakonnymi. Y, w, wtedy y, te zgromadzenia są uprawnione do poświęcenia, nakładania a, 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 poszczególnym osobom tych szkapleży, wpisywania do, y, do księgi osób przy, przyjmujących szkaplerz. Natomiast w wypadku zielonego szkaplerza jest zupełnie inaczej. Ale wróćmy jeszcze do tej y, 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 siostry Justyny. Zachowała się opinia dyrektorki klasztoru, siostry przełożonej, która napisała na temat y, y, nowicjuszki, inspe, że siostra Justyna Biskabiri, słusznego wzrostu, ma łagodny charakter, zdrowy sąd, umie czytać, pisać i rachować, zna gramatykę. Jest zdolna, zręczna, odważna, pobożna i cnotliwa. Nadaje się do pracy w szkole. I rzeczywiście tak jest, że. Siostra po obłóczynach, po przyjęciu habitu, zostaje wysłana do szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie w Blanche nad dolną sekwaną. Później przeniesiono ją do innego domu i tam złożyła pierwszy ślub. Niemniej jest tak, że siostra otrzymuje widzenie na Rideback. Jak co zobaczyła? Otóż 18 stycznia objawiła się Najświętsza Maria Panna. Według relacji siostry Justyny, miała na sobie długą białą suknię, okrywającą jej obnażone stopy, płaszcz jasno-niebieski, bez welonu, włosy spadające na ramiona. W rękach trzymała swe serce, z którego wychodziły Jasne promienie. Z tego obrazu, który łączył majestat z blaskiem takiej niebiańskiej piękności, biła taka dostojność, która przejmowała siostrę Justynę podziwem i bojaźnią. Misterium Fastinozum, misterium Tremendum. To jest to doświadczenie sakrum. O którym no, nieuczona siostra pisała, i które moim zdaniem świadczy właśnie o prawdziwości tych objawień. Bo trudno sobie wyobrazić, żeby siostra opowiadając o tym, odwoływała się do jakichś wewnętrznych stanów duszy, opisywanych przez różnego rodzaju mistyków. No i tak. Siostra zostaje przekazana, przesłana do szkoły już w habicie i w nowych miejscach pojawiają się nowe objawienia. Pierwsze objawienie ma miejsce po tym styczniowym z 1940 roku, ma miejsce we wrześniu, w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Zresztą trzeba zwrócić uwagę, że praktycznie wszystkie te objawienia miały miejsce podczas świąt maryjnych. Później następuje kolejne objawienie, które ma miejsce w 1941 roku, we wrześniu. Czyli mamy wrzesień 1940, sierpień 1941, wrzesień 1941. I po tym objawieniu z września 1941 roku siostra Justyna Biskebiry informuje o tym dopiero wtedy swoją przełożoną, siostrę dyrektor i księdza Jana Marię Aradel. To objawienie przedstawia Najświętszą Marię Pannę, która miała objawiła się w ten sposób, że w prawej ręce trzymała swoje serce, z którego wychodziły jasne promienie. A więc nie wskazuje na serce, tylko trzyma serce w prawej ręce. A w lewej trzymała na dłoni rodzaj szkaplerza takiej wielkości dłoni, powiedzmy. Był to kawałek zielonego sukna. Na jednej stronie materiału był wizerunek najświętszej dziewicy, a na drugiej przebite mieczem serce, z promieniami jaśniejszymi od słońca i bardziej przezroczystymi niż kryształ. Wizerunek tego płonącego serca przebitego mieczem, otoczony był napisem serce niepokalane Maryi. Módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Jakiś wewnętrzny głos wyjaśniał znaczenie tego widzenia i jednocześnie w tym przesłaniu była informacja, żeby jak najśpieszniej sporządzić szkaplerz, który będzie wyjednywał nawrócenie ludziom niemającym wiary i zapewniający im szczęśliwą śmierć. I ten, to widzenie powtarzało się jeszcze dwukrotnie, zanim siostra Justyna opowiedziała o tym, jak mówiłem, przełożonej i księdzu Janowi. Ksiądz Jan potraktował relację siostry poważnie na serio, ale zachował dystans i jakoś nie śpieszył się z wykonywaniem szkaplerza i rozpowszechnianiem go wśród ludzi. Pamiętajmy, że był to ten sam ksiądz Jan Maria Aladel, który towarzyszył świętej Katarzynie Laburę. Więc tak, ona poinformowała ich we wrześniu 1941 roku, natomiast brakowało jakiejkolwiek reakcji ze strony przełożonej księdza Jana i w maju 1942 roku czy można powiedzieć, osiem miesięcy później Justyna ma widzenie, w którym Matka Boża upomina i przynagla do wykonania tego szkaplerza. Siostra Justyna pisze. Zdawało mi się, że słyszę głos, który mi mówił że najświętsza panna jest niezadowolona, że tak się opóźnia wykonanie szkaplerza. Najświętsza panna była taka piękna. Proszę Was usilnie o zajęcie się spełnieniem prośby Matki Bożej. Jak najprędzej będzie to możliwe. I tu się pojawia pewna trudność. Bo, jak Państwo wiecie, do każdego szkaplerza wymagane są pewne warunki. Przyjęcie szkapleża z rąk kapłana, ma on władzę poświęcenia go przyjmowania do bractwa. Jednym z warunków jest nieustanne noszenie szkapleża i wypełnianie specjalnych warunków w celu uzyskiwania różnego rodzaju odpustów i spełnienia obietnic Matki Bożej związanych ze szkapleżem. Tutaj tego nie było. W związku z tym siostra Justyna zostaje. Poproszona, aby zapytała Matkę Bożą, jak to się ma do tego zielonego szkaplerza. I Matka Boża wyjaśnia. Wyjaśniła to siostrze Justynie, która przekazała to nam i przede wszystkim swoim przełożonym. Otóż cytuję tutaj wypowiedź Matki Bożej według na podstawie tego, co zapisała siostra Justyna. Szkaplerz. Ten nie jest podobny do innych znanych w kościele świętym, które są jakby odzieniem danego bractwa. Jest po prostu pobożnym obrazkiem przytwierdzonym do kawałka zielonego sukna i zawieszonym na tasiemce tego koloru. Zresztą ta tasiemka nie jest warunkiem. Drodzy Państwo, zwróćmy uwagę na to, że wprawdzie Matka Boża mówi, że jest to po prostu pobożny obrazek przytwierdzony do kawałka zielonego sukna, ale wyraźnie na samym po początku mówi szkaplerz ten. Czyli jest to rodzaj szkaplerza, ale zupełnie nietypowy. I Matka Boża mówi dalej. Do jego poświęcenia nie potrzeba szczególnej formy i nie nakłada go kapłan. Wystarczy, by był poświęcony przez kapłana i noszony przez osobę, o której nawrócenie lub uleczenie chodzi. Można go nawet bez wiedzy danej osoby włożyć do łóżka, lub wszyć do ubrania, w którym chodzi, lub włożyć do pokoju, w którym mieszka. Co do modlitw, Wymagane jest jedynie odmawianie tej, która jest wypisana na szkaplerzu. Serce niepokalane Maryi, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. O ile osoba, o której nawrócenie lub uzdrowienie chodzi. Nie wie o tym, że szkaplerz jej dano, modlitwę odmawia ta osoba. Która zajmuje się tą sprawą. Szkaplerz ten może być używany we Francji i wszędzie. Obiecane szczególne łaski zależą od siły ufności i wiary dających lub noszących szkaplerz. Oznaczają to promienie spływające z niepokalanego serca. Czyli w te różne promienie różnej długości one są znakiem tego, że wszystko zależy od tego, z jakim zaufaniem, z jaką pobożnością praktykujemy właśnie przyjęcie szkapleża lub ofiarowanie komuś szkapleża, nawet bez jego wiedzy. Ten szkapleż zresztą został zaaprobowany przez papieża Piusa IX. Już w 1963 roku są informacje, że szkaplerz został zatwierdzony i jest to potwierdzone. Natomiast zachowała się relacja z 1976 roku, czyli 13 lat po tej pierwszej aprobacie. Mianowicie napisane jest tak: Ojciec Święty wysłuchawszy mego sprawozdania o zielonym szkaplerzu, napisał jeden z księży, powiedział: Pokaż mi go. Przypatrzywszy mu się pilnie, wyrzekł te słowa. Ten szkaplerz jest bardzo piękny i pobudza do pobożności. Ponieważ można rozdawać inne obrazki, nie widzę powodu, dla którego nie można by rozdawać i tego. Napisz dobrym siostrom, że je upoważniam do wykonywania i rozdawania tego szkaplerza. Ale to dopiero przyszłość. Siostra Justyna po tych objawieniach. I przekazaniu podstawowych informacji związanych ze szkaplerzem, poświęca się całkowicie działalności szpitalnej. W związku z tym w 1955 roku zostaje wysłana z siostrami do Konstantynopola, żeby zajmować się żołnierzami którzy zostali ranni bądź okaleczeni w czasie wojny krymskiej. A to jest 55 rok. Natomiast w 1946 roku następuje kolejne objawienie szkaplerza Męki Pańskiej, które to objawienie pojawiło się w obecności siostry Apolonii Andrii W., ta siostra właśnie była tą, która przekazuje objawienia dotyczące czerwonego szkafleża, ale to przy innej okazji. No więc siostra Justyna zostaje wysłana do Konstantynopola. Rok później trafia do Paryża, gdzie opiekuje się chorymi w szpitalu. Otoczona jest wielkim szacunkiem i zaufaniem ze strony lekarzy. Później, dwa lata później, trafia do szpitala w Rena, i po jakimś czasie zostaje przeniesiona do północnej Afryki, gdzie w bardzo trudnych warunkach miała się opiekować szpitalem i być jego przełożoną. W tym czasie docierają do niej informacje o różnych cudach związanych z nawróceniami, z uzdrowieniami. Między innymi w 1959 roku, siostra Justyna jest od roku w Afryce, następuje nawrócenie przed śmiercią mordercy, arcybiskupa Afre, który 11 lat wcześniej podczas ruchawek na ulicach paryskich został zamordowany. Siostra jest w Afryce. Już od czterech lat, kiedy, jak mówiłem, pojawia się pierwsza informacja na temat aprobaty Piusa IX dla Zielonego Szkapreża. Siostra Justyna w Afryce jest przez pewien czas, mianowicie przez 9 lat, ale zostaje odwołana w 1967 roku, ponieważ zarzucono jej jakieś nadużycia, jakieś. Finansowe skandale, co prawdopodobnie było próbą zrzucenia na nią odpowiedzialności za jakieś tam malwersacje. Przełożeni przyjmują do wiadomości to oskarżenie, nie mają na ten temat żadnej wiedzy, więc odwołują ją do Francji, i tam bardzo szybko okazuje się, że to wszystko co jej zarzucano nie jest prawdą niemniej siostra Justyna nie wraca już do Afryki najpierw zostaje wysłana do Włoch tam między innymi a jest to 67 rok na polu bitwy opiekuje się chorymi później na prośbę papieża zakłada w Rzymie ambulatorium zajmuje to koło roku czasami jest tak że Wspólnie z papieżem Piusem IX wędruje po ogrodach watykańskich i rozmawiają. Także papież Pius IX, wiedząc, że ona jest właśnie tą, która, której objawiony został Zielony Szczepłysz, traktuje ją bardzo przyjaźnie. I w 1968 roku zostaje przy, przeniesiona do Carcassonne, tam zostaje przełożona szpitala. I gdy ona tam jest, właśnie następują jeszcze dwie inne aprobaty przez Piusa IX. Także samych tych akceptacji było w związku ze szkaplerzem zielonym trzy. Jaka była ta siostra Justyna jako przełożona? Otóż tak, jedna z sióstr napisała o niej. bystrego umysłu, żywa, pełna gorliwości, zajmowała się... Wszystkim w domu i zdawała sobie sprawę ze wszystkiego, co się w nim działo. Często odwiedzała chorych po salach. Po każde, do każdego kierowała jakieś słowo pociechy. Od początku starała się o gruntowne odnowienie zniszczonego szpitala. Łatwo przezwyciężała trudności, jakie ją spotykały ze strony administracji. Szybko. Zdobyła zaufanie lekarzy, którzy cenili jej poświęcenie i dokładność w spełnianiu poleceń. Ale też spotykała się z takimi za, o, zarzutami, że jest nadmiernie surowa i, i jakaś taka zdystansowana. Inna siostra napisała tak to już po jej śmierci biednych, chorych, czule kochała. I otaczała macierzyńskim sercem. Jako najmilsze traktowała chwile, które mogła spędzać przy ich łóżkach, wysłuchiwała ich narzekań i czyniła wszystko, co mogła, by sprawić im przyjemność. Godne podziwu było jej opanowanie siebie, mimo że z natury była żywa i pełna gorliwości. Była bardzo ceniona przez administrację. Czyli znów mamy tutaj informację o tym, że osoby z zewnątrz zgromadzenia liczyły się z jej zdaniem. Natomiast bardzo, ciekawe jest, bardzo ciekawa jest opowieść jednej z asystentek siostry Justyny, już napisana 4 lata po jej śmierci w 1903 roku. Niełatwo jest określić jej osobę. Jeśli niektórzy sądzili ją surowiej, to dlatego, że zbyt Powierzchownie opoznali i źle rozumieli. Twarda dla siebie zdawała się czasem i za twardo dla drugich. Dość surowo zwalczała brak dostatecznej gorliwości u swych towarzyszek. A oko miała przenikliwe i łatwo dostrzegała najmniejszą wadę, a nawet drobne uchybienia. Podkreślmy, że chodzi o gorliwość w opiekowaniu się potrzebującymi i chorymi. Surowość ta łatwo topniała, gdy spostrzegała dobrą wolę w stosowaniu się do jej uwag. Kiedyś mówiła mi, byłam może zbyt surowo dla moich towarzyszek, ale zawsze bardzo je kochałam. Wiele razy w swym życiu dawała dowody tej miłości. No, no właśnie. Surowa. No też trzeba pamiętać, taka mentalność była wtedy, że przełożony miał zachowywać dystans. Nie miał być kumplem, znajomym podwładnych. Ale też słyszymy tutaj o, o takiej, można powiedzieć, pełnej dobroci postawie, związanej z opiekowaniem się chorymi. No i rzeczywiście jest tak, że siostra Justyna na przykład bardzo nie lubiła, gdy któraś salowa głośno i tak publicznie mówiła, opowiadała o tym, że na przykład któryś z chorych nie chce przyjmować sakramentów świętych. Wręcz przeciwnie, chciała, żeby to wszystko było potraktowane dyskretnie, sama wtedy szła do kaplicy, odmawiała o Najświętsza Panno Maryjo i jak mówił siostry zawsze była wysłuchana siostra zmarła w 1903 roku we wrześniu więc już w początkach XX wieku nie tak dawno ktoś powiedz, ponad 100 lat no ponad 100 lat ale nie są to czasy jakiejś zamierzchłej przeszłości zachowały się nie tylko relacja, ale też zachowały się świadectwa wielkich cudów. Przydałoby się te zielone szkaplerze umieścić w polskim Sejmie i Senacie. Wszycie gdzieś w fotele albo włożyć do jakiegoś ukrytego miejsca w pomieszczeniach Sejmu. Myślę, że byłoby wielu chętnych, którzy by codziennie odmawiali taką modlitwę w intencji nawrócenia posłów. Co można zrobić, żeby zdobyć taki szkaplerz? Najlepiej jest wpisać w wyszukiwarce szarytki Kraków. Myślę, że w innych, zgromady, innych domach zgromadzenia też siostry dysponują szkaplerzami. Przypominam tylko, że słowo szarytki nie, 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 jest, nie pochodzi od słowa szary, czyli habit. W kolorze szarym, tylko od T, czyli miłosierdzie, bo jeżeli napiszemy szarytki Kraków, to od razu nam wyjdą na miary na dom zgromadzenia przy ulicy Warszawskiej 8. I siostry miłosierdzia świętego Wincentego Paulo. Które, jak mówiłem, potocznie nazywamy szarytkami, dysponują tymi szkaplerzami. Można się z nimi skontaktować bez najmniejszego problemu telefonicznie lub mailowo. I siostry, poproszone o to, mogą przysłać szkaplerz. I, i bardzo Państwa zachęcam, zachęcam do tego, żeby z tej okazji korzystać. Zwłaszcza, że czasy dzisiaj w Polsce są takie, że. Myślę, każdy z nas potrzebuje nawrócenia, ale w sposób szczególny potrzebują tego dzieci i młodzież. Zielony szkaplerz, cudowny medalik, czerwony szkaplerz. Wszystko to prawie w tym samym czasie we Francji w klasztorze Rue de Bac. Pozdrawiam serdecznie. Piotr Podlecki.